Nie wiem, co się wydarzyło w życiu tej dziewczynki, ale bardzo ją rozumiem, uświadomiła sobie trud istnienia. Kiedy liczyłaś na 500+, ale młode zaraz po porodzie dostaje emeryturę. Ja rano, kiedy zaczyna dzwonić budzik. Kiedy przeżywasz kryzys egzystencjalny, ale nie możesz nikomu o tym powiedzieć, bo nie umiesz jeszcze mówić. Lekcja kończy się o 13:30, ostatnia ławka o 13:25. Kiedy rano dzwoni twój budzik i siedzisz tak zastanawiając się, czy twoja edukacja jest tego warta. Kiedy byłeś aktywny, towarzyski i produktywny, ale pod koniec dnia i tak dopada cię kryzys egzystencjalny. Nie będziesz miał kryzysu wieku średniego, jeśli całe twoje życie to kryzys. Kiedy na rachunku za gaz zobaczyłeś całą swoją wypłatę. Gdy babcia dosypie protein do ciasta. Nie oddam ryby. Kiedyś nie siadaj tak blisko telewizora, bo zepsujesz wzrok. 2023 roku. Ja przychodzę do dziekanatu, baby w dziekanacie. Kiedy zeszłoroczne ubrania oversize są teraz w twoim rozmiarze? Mężczyźni tak żyją i nie widzą w tym problemu. Ja na swoje własne wesele, ja na sprawdzian z podstaw przedsiębiorczości. Kac w pracy, rozstaw drabinę i zdrzemnij się pod nią. Jak ktoś cię przyłapie, powiedz, że spadłeś i straciłeś przytomność. Kupiłem ci pierścionek. Naprawdę? Jesteś kochany, a z czego? Ze złota czy ze srebra? Z cukierków. Tak wygląda dzień dobry dla dziewczyny i chłopaka i tak dowiedziałam się, że jestem facetem. Ja, siedzący na weselu przy stoliku dla dzieci, a tam uja wiecie o SpongeBobie. To uczucie, kiedy kupisz sobie 6 piw, a znajomi myślą, że to dla nich. Ona: hej, spotkałam cię na imprezie, a ty nawet się nie przywitałeś, ja na imprezie. Ja dzisiaj pójdę spać o normalnej porze. Też ja o 2 w nocy. Boję się, że dożyję wieku, gdzie zacznę robić takie rzeczy. Ja kiedy obudziłem się przed czasem i leżę jeszcze, aż się spóźnię. Ciekawe, ile lajków dostanie mielony z ziemniaczkami i mizerią. Ja, kiedy zaczynają się chłodne dni. Chodź na spacer, nie mogę. Wszystko mnie boli. Po czym? Po 30. Mój pokój tuż po tym, jak postanowiłam zmienić koszulkę. Też nie ufasz pralce i po wyjęciu prania obracasz bęben, żeby upewnić się, że nic nie zostało? On: kocham cię mimo twoich wad. Ja, jakich wad? Dopóki nie popracujesz trochę w miejscu, gdzie masz kontakt z ludźmi, nie zrozumiesz, jak wiele idiotów chodzi po tej planecie. Ja nie wierzę w horoskopy. Horoskop: dziś poznasz miłość swojego życia. Ja: rzeczy praktycznie niemożliwe do zobaczenia, awans i premia. Żrem si dżem. Dziecko, szlochając patrz, zabawka mi się zapsuła, nie wydaje dźwięków. Ja? Kierowca Ubera nie powiedział ani słowa podczas przejazdu. Ja: jesteś dobrym człowiekiem, dziękuję. Koszt miłości. Włosy, kiedy nie umyjesz ich przez jeden dzień. Kiedy mama poprosiła, żebyś przyniósł naczynia z pokoju. Ktoś: to tylko spotkanie ze znajomymi. Ubierz się normalnie i nie zachowuj się jak diwa. Ja? Legenda głosi, że jeśli tuż po lądowaniu nie staniesz w przejściu i nie ustawisz się w kolejce, to samolot zawróci do miejsca, z którego wystartował.
Właśnie tak się czuję, gdy ktoś jest dla mnie chamski i niemiły, a ja odpowiem mu bardzo grzecznie. Jak mężczyźni chcą być traktowani, kiedy ich kumpli nie ma w pobliżu? Właśnie nawiedził cię Zygmunt I Stary. Załajkuj go, a będzie odwiedzał cię częściej. Musisz wejść po schodach, żeby zejść po schodach, czego nie rozumiesz. Czego nie ma? A fal, B fal, C fal, D fal. Uwaga, jadąc tramwajem trzymaj się poręczy, w ogóle się trzymaj, życie to nie bajka. Katechetka, jak wyobrażacie sobie powitanie u bram raju? Ja? Kiedy przebudziłeś się i sprawdzasz telefon, mając nadzieję, że do budzika pozostało kilka godzin, ale wychodzi na to, że za minutę musisz wstać, proszę nie. Guzik w moich spodniach patrzy, jak nakładam sobie trzecią porcję pierogów. Kobieta zawsze chce tylko jednego synu, czego? Cały czas czegoś innego. Dzwonek do drzwi, burza, złodziej, drzwi od lodówki. Kiedy bierzesz prysznic, ale brzuch zabulgotał. Mówcie co chcecie, ale pracownicy leśni są mega dziwni. Dzień pierwszy na siłowni. Właśnie skończyłem srać i idę ćwiczyć. Nie cierpię gości, brudne naczynia, kibel osrany, a jeszcze nawet nie przyszli. Kochanie, będziesz srał, czy mogę zacząć jeść? Na zdjęciach wyglądasz inaczej, to było we wtorek. Śpij dobrze i śnij o mnie, to się zdecyduj. By udowodnić, że ludzie mogą się kłócić o wszystko, to jest patyk. Komar wleciał mi przed obiekty. Trzeba przyznać, że zdjęcie wyszło świetnie. Dzięki 48-godzinnej awarii internetu syn odnalazł matkę, która żyła samotnie w pokoju obok. Kiedy twój najbliższy kumpel nie przyszedł do pracy. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Dostajesz reklamy o tym, o czym przed chwilą rozmawiałeś. Dostajesz reklamy o tym, o czym przed chwilą myślałeś. Kiedy rodzina mówi, że jesteś podobna do ojca. Bociany są uważane za symbol Polski, który niezawodnie kojarzy się z Polakami. Bo tak jak Polacy, muszą co jakiś czas lecieć za granicę, żeby przeżyć. 100 lat, 100 lat. Dziękuję. Jak tam życie leci? Nie musisz tego robić. Już możemy skończyć rozmowę. Jezu, całe szczęście. To do następnych urodzin. Mama, kup mi synu browar, to ja ojciec. Kiedy dzieje się jakaś drama na dzielni, ale nie chcesz wyglądać na wścibskiego. Napisz drama, jak oglądnąłeś do końca.